Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich z Państwa. Szczególnie, proszę Państwa, witam najmłodszych, witam nasze dzieci. Mam nadzieję, że pogoda ustabilizuje się i dzieci spędzą dzisiaj z nami tutaj kilka radosnych chwil. Pozwólcie, proszę Państwa, że dokonam tej części oficjalnej i przywitam dzisiejszych gości, których tutaj gościmy na ziemi garwolińskiej. Witam serdecznie prezesa Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny, pana Arkadiusza Pisarka. Proszę Państwa, witam serdecznie panią burmistrz miasta Garwolin Marzenę Świeczak i dyrektora Centrum Sportu i Kultury Jarosława Kargola, z którymi od wielu lat współpracujemy. Jak Państwo słyszeli, tu już było pytanie, które to jest święto mleka. Czyli, proszę Państwa, dzięki władzom Garwolina możemy się w tym miejscu spotykać i za to serdecznie pani burmistrz dziękuję. Proszę Państwa, witam serdecznie panią starostę powiatu garwolińskiego, panią Iwonę Kurowską, razem ze wicestarostą, panem Mirosławem Walickim. Witam wójta gminy Garwolin, Marcina Kołodziejczyka. Witam serdecznie prezesa Centrum Badań i Analiz, pana docenta Jana Dworniaka. Proszę Państwa, również witam serdecznie redaktora naczelnego Krzysztofa Wróblewskiego portalu internetowego Polska Rolna, Nowy Przegląd, który chyba od początku jest z nami i dzisiaj też jest. Witam panie redaktorze. Witam panią redaktor Adriannę Otyś. Witam serdecznie, proszę państwa, redaktora Józefa Nuczkowskiego z tygodnika Poradnik Rolniczy. Proszę państwa, jeszcze raz serdecznie witam wszystkich Państwa, witam wszystkie dzieci, życzę miłego popołudnia. Witam naszą, czyli spółdzielczą radę na czele z przewodniczącym Tomaszem Błachnym. Proszę Państwa, pozwólcie, że jeszcze przywitam pracowników spółdzielni OSM Garwolin. Serdecznie witam. Witam wszystkich naszych byłych pracowników, bo widzę, że co niektórzy są, ja sądzę, że później jeszcze przybędą. Witam serdecznie wszystkich. Serdecznie witamy wszystkich na Święcie Mleka zorganizowanym po raz 13 przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Garwolin. Szczególnie serdecznie witamy dzieci, bo to właśnie z myślą o Was przygotowaliśmy większość atrakcji w dniu dzisiejszym. Głównym celem naszego spotkania jest zachęcanie do spożywania mleka i jego przetworów, a należy je spożywać i uwzględnić w swojej diecie, ponieważ mają dużą zawartość wapnia, który jest podstawowym składnikiem kości. Jest to ogromnie ważne w przypadku dzieci i młodzieży. Pełnowartościowe białko, które pozytywnie wpływa na nasz układ odpornościowy. Zestaw witamin, co służy zdrowiu i urodzie. Zaleca się dzienne spożycie mleka i jego przetworów w ilości 3-4 porcje. Dlatego zachęcamy do mlecznych śniadań i przekąsek. Pamiętajmy o tym, że wyroby OSM Garwolin są zdrowe, smaczne i wyprodukowane z mleka wysokiej jakości. Nasze twarogi i masło cieszą się opinią najlepszych w Polsce. Szeroka gama pozostałych asortymentów, takich jak mleko, maślanka, kefir, śmietany i jogurty, również mają opinię produktów najwyższej jakości. Serdecznie zachęcamy, abyście wspierali polskie mleczarstwo i wybierali produkty od lokalnego producenta. Nasze wyroby można nabyć w okolicznych sklepach, jak również w naszych placówkach handlowych. Serdecznie zapraszamy do hurtowni w Garwolinie, w Wężyczynie oraz sklepie przy zakładowym Woli Rębkowskiej. Dzisiaj dziękujemy wszystkim za przybycie. Zachęcamy do pozostania z nami do końca i skorzystania ze wszystkich zorganizowanych atrakcji i degustacji. Będzie tego naprawdę wiele. Na naszym stoisku można będzie spróbować maślanki i szejków,
na stoisku naprzeciwko potraw przygotowanych z naszych wyrobów. Zapraszamy również do naszej strefy rozrywki, gdzie można wykonać kolorowe warkoczyki, brokatowe tatuaże, malowanie buzi, skorzystać z wesołego miasteczka, fotobudki i zjeść watę cukrową. Drogie dzieci, szukajcie na placu mlecznej krówki, która będzie się przechadzała i częstowała cukierkami. Na scenie dużo będzie się działo, będą mleczne pokazy i konkursy z nagrodami. To wszystko jest udostępnione specjalnie dla Was bezpłatnie. Wszystkie dzieci zachęcam szczególnie do czynnego udziału w przygotowanych mlecznych konkursach. Będzie to wspaniała okazja do zabawy i zdobycia informacji na temat mleka. Będą też nagrody, a dla ochłody zapraszamy na darmowe lody. Pamiętajcie, że do ich produkcji również używane jest mleko i śmietanka. Z tego miejsca chciałam podziękować naszym partnerom handlowym, przedsiębiorstwu produkcji lodów Koral i lodziarniom firmowym Grycan za przekazanie lodów w ramach degustacji specjalnie dla Was. Życzymy udanej zabawy, mam nadzieję, że pogoda nam już nie będzie płatała żadnych figli i zapraszamy na mleczne atrakcje. Dzień dobry, witam serdecznie. Jako prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich chciałbym podziękować tutaj panu prezesowi za zaproszenie i że pogratulować mu, że prowadzi tak wspaniałą firmę i potrafi zrobić taką, zorganizować wspaniałą imprezę tutaj dla tych najmłodszych klientów, dla Miłosińskich, którzy od najmłodszych lat spożywają najlepszy produkt, jaki jest mleko, pełnowartościowy produkt. Bardzo miło Was widzieć, dzieci, życzę Wam wspaniałej zabawy, Państwu również i cieszę się, że mogę być z Wami na tej imprezie. Wszystkiego dobrego, dziękuję.